Już blisko 1300 wniosków oświadczenia z programu rządowego Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy wpłynęło od 1 sierpnia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Aby zapewnić sobie płynność wypłat z programu, wniosek należy złożyć do końca sierpnia. Rodzice, którzy zrobią to w tym miesiącu, mogą liczyć na to, że pieniądze trafią na ich konta już w październiku. Jeśli wniosek zostanie złożony miesiąc później, czyli we wrześniu, to jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 listopada. Nowe wnioski po pozytywnym rozpatrzeniu zagwarantują nam wypłatę do końca października 2018 roku. Poza tradycyjną metodą, wnioski o świadczenia wychowawcze można wysłać pocztą lub złożyć online.